Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotrek i w dzisiejszym odcinku będzie książka. Dawno nie opowiadałem o książkach, więc dzisiaj będzie książka, którą właśnie skończyłem czytać, więc na świeżo, że tak powiem, streszczę ją w kilku słowach, chociaż książka naprawdę jest niezła, 440 stron, więc już można powiedzieć mała księga, nie książka, także tak, ale... Dobra, przechodząc do rzeczy, żeby tu nie trzymać Was w niepewności, a więc książką, o której dzisiaj będę Wam opowiadał, jest to książka o tytule Praktyczne metody osiągania sukcesów autorstwa M.R. Kompeyera. Proszę bardzo, tak to wygląda. I dlaczego chcę Wam tą książkę polecić? No bo jak już sama nazwa wskazuje, praktyczne metody osiągania sukcesu, więc jest to książka dla osób, które chcą osiągać sukcesy i to na różnych płaszczyznach, nie tylko powiedzmy finansowych, zawodowych, ale naprawdę są tutaj przykłady z całego życia, z różnych dziedzin życia, także naprawdę jest mega, mega, mega wartościowa, mega ciekawa, bardzo fajnie się ją czyta, jest bardzo przyjemnym językiem napisana, także mimo, że jest gruba, tak jak wspomniałem, no to przyjemnie się ją czyta i w miarę szybko przynajmniej mi się ją czytało. Teraz, co znajdziecie w tej książce? Tak jak jest napisane na okładce, potęga myśli, źródło inspiracji, zdobywanie fortuny, urzeczywistnienie marzeń. Ja Wam tutaj chcę powiedzieć na wstępie takie fajne zdanie, które jest na samym praktycznie początku książki. Może to Was zachęci do jej przeczytania. Potrzeba tylko dwóch prostych sposobów, żeby szybciej się wzbogacić. Nic więcej, jak tylko wiedzieć i działać. Także jest to bardzo krótkie, myślę, że mocno treściwe, bardzo konkretny początek. Tutaj takich wskazówek jest cała masa, bo oprócz takiego krótkiego tutaj przykładu są rozpisane na czynniki pierwsze inne metody i mało tego, że są metody, są po prostu podane przykłady pytań, jakie należy zadawać, czy to do osób, powiedzmy tam, do innych osób, czy samemu sobie, czyli jakie pytania sobie samemu zadać, żeby stawać się lepszym po prostu, więc i naprawdę jest tutaj taki rozdział, że tak mogę to nazwać, bo tu tak naprawdę nie ma rozdziałów, ale jest taki właśnie w cudzysłowie rozdział, który nazywa się 61 magicznych pytań, więc naprawdę robią wrażenie i na przykład jakieś jedno pytanie może Wam tutaj przytoczę. Czy to, co pragniesz ulepszyć, można uczynić lepszym lub bardziej pożądanym przez uczynienie tego większym? Czyli tu jest akurat przykład bardziej taki, że tak powiem, dla jakichś przedsiębiorców, dla sprzedawców, którzy coś sprzedają, jak siebie poprawić, ale naprawdę te pytania dotyczą różnych dziedzin i śmiało można je stosować w różnych dziedzinach. Są tutaj porady od osób, które właśnie specjalizują się, czy odnosiły po prostu w przeszłości swoje sukcesy finansowe, w biznesach, ale też są po prostu właśnie takie przykłady, gdzie jak pracować nad sobą, żeby mieć lepsze rezultaty, żeby po prostu się rozwijać. Także tak jak wspominałem, książka jest gruba, ale bardzo też są fajne, śmieszne rysuneczki w niej, także to też umila. Więc polecam ją serdecznie, jeżeli chcesz odnieść sukces, to ta książka jest tutaj jak najbardziej. Na pewno znajdziesz tutaj dla siebie cenne wskazówki, które... Są też nawet takie przykłady dotyczące tego, jak szybko zasypiać, więc to mnie też bardzo zaskoczyło, że w takiej książce taką informację znalazłem, ale nie będę... I dokładnie jak zasypiać w 11 sekund, także tego już nie będę zdradzał. To sobie już doczytajcie, ten kto chce, ale naprawdę jest... Byłem zaskoczony wieloma tutaj informacjami, które znalazłem, mimo że już powiedzmy trochę siedzę w rozwoju osobistym czy też biznesowym, więc ale i tak mimo to znalazłem tu dużo fajnej wiedzy, także z czystym sumieniem chciałbym polecić tą książkę, także praktyczne metody osiągania sukcesów. Także to by było na tyle w tym odcinku, w tym filmiku, odcinku. Nie wiem czemu ja filmiki nazywam odcinkami, coś mi się miesza, to nie wiem czemu. Także to by było tyle.
Dziękuję za uwagę. Zaglądajcie na mojego Facebooka, na mojego Instagrama, bo tam ciągle dużo się dzieje. W sumie dzieje się coraz więcej, także zapraszam serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku, nie odcinku, także pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej!